Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest Jakub Ogonowski, trener kadry Polski 400 metrów, trener w klubie sportowym AZS AWF Warszawa i Mazowi Proactive. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Od października jesteś trenerem kadry Polski. Powiedzmy, jak twoja praca na chwilę obecną wygląda? Tak, w październiku zostałem powołany jako trener reprezentacji kadry Polski na 400 metrów seniorów. Mam w grupie trzech zawodników, jest to Wiktor Suwara, Karol Zalewski i Dariusz Kowaluk. Natomiast czwarty mój zawodnik obecnie jest po operacji, rehabilituje się i też czekam na powrót do treningów, jest to Łukasz Ozdarski, tutaj właśnie ciechanowianin. Praca polega na tym, że ciężko pracujemy na obozach głównie. Praktycznie w każdym miesiącu mamy jakieś obozy, czy są to obozy krajowe, czy to są obozy klimatyczne. To w sumie albo jestem, jeżeli jestem na obozie, no to oczywiście, tak jak mówiłem, za granicą albo gdzieś w jakimś ośrodku, a tak na co dzień praktycznie mieszkam w Warszawie, w Ciechanowie jestem raczej gościnnie, no i tak to się odbywa. W miniony weekend zakończyły się halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu. Powiedzmy, jak to wyglądało i jak przebiegał ten sezon halowy? Jest się czym chwalić. Tak, to był to wyjątkowo udany sezon halowy. Dwóch zawodników wcześniej wspomnianych, Wiktor Suwara, startował w sumie dwa razy i w tym szybszym biegu na 400 metrów, gdzie pobiegł 47.01, zabrakło mu 0,31 do minimum na Mistrzostwa Świata. Niestety w Mistrzostwach Polski w Toruniu nie mógł wystartować, bo miał tam drobne nerwobóle w mięśniu dwugłowym. Dlatego zrezygnowaliśmy z tego startu, bo oczywiście najważniejszy jest sezon letni. Natomiast Karol Zalewski tutaj bardzo dobrze się zaprezentował. 3 tygodnie temu pobił na początek, w pierwszym starcie, rekord Polski na 300 metrów. To 32 sekundy i 60 setnych. Później w Mistrzostwach Polski też jestem zadowolony z występu z Mistrzostw Polski, dlatego że ustanowił, zbiegał na 200 i na 400 metrów. Na 400 metrów zajął dopiero trzecie miejsce, można powiedzieć, dlatego że tam taktycznie bieg był rozegrany nie do końca tak jak trzeba. Zresztą słuchacze mogli oglądać ten bieg w telewizji, bo w TVP Sport była transmisja z halowych Mistrzostw Polski w Toruniu. No i Karol zajął tutaj trzecie miejsce, natomiast to był dzień drugi, to była niedziela, natomiast w sobotę w eliminacjach nabiegał bardzo dobry wynik, poniżej minimum na Mistrzostwa Świata, to jest 146.20, jest to piąty wynik w historii w ogóle występów zawodników polskich na hali i drugi wynik na ziemi polskiej. I następnego dnia biegał ten finał, o którym wspomniałem, a po finale 1,5 godziny biegał 200 metrów, z którego jestem bardzo zadowolony. Pobieg też rekord życiowy 20.64 i warto powiedzieć, że to jest najszybszy bieg Polaka w hali na ziemi polskiej i ogólnie jest to drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na hali. Było to 9 setnych od rekordu Polski, zabrakło 9 setnych od rekordu Polski Marcina Urbasia. Można gdybać, no gdyby nie biegał 1,5 godziny wcześniej tego finału na 400 metrów, miałby trochę więcej siły i myślę, że prawdopodobnie ten rekord mógłby zostać poprawiony. No ale cóż, jest jak jest, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, tak. Złoty medal na 200 metrów oczywiście z tym wynikiem, więc przywieźliśmy dwa krążki, złoto na 200 i brąz na 400 metrów. No i oczywiście załapał się do reprezentacji Polski, do Birmingham. No właśnie, i powiedzmy, jak wyglądają przygotowania teraz, to już za 2 tygodnie. Tak, za 2 tygodnie. Sztafeta jest mocna, bo tych zawodników już nie wiem, że w historii był taki w ogóle Mistrzostwa Polski jak w tym roku, żeby tak mocno było obsadzone 400 metrów. Że w ścisłym finale praktycznie trzech najlepszych weszło w 0,2 sekundy. Patrzyliśmy na listy światowe. Karol, oprócz tego, że ma drugi czas w Europie i 11 na 200 metrów, to na 400 też jest wysoko. Na dzień dzisiejszy nawet nie sprawdzałem, bo tam na bieżąco te wyniki spływały. Reprezentacja 400 metrów ma duże szanse na medal. Zapraszam właśnie słuchaczy do oglądania Mistrzostw Świata w Birmingham. Będzie to 1-4 marca. Przygotowania wyglądają tak, że
przez to, że Karol nie jedzie indywidualnie, tylko w sztafecie, no nie pojechałem na zgrupowanie do Spały. Wczoraj przyjechałem właśnie, ostatni trening robiliśmy z Karolem, teraz Karol ma rozpisany trening, ma trenera, który się opiekuje też reprezentacją i na Mistrzostwach Świata w Birmingham i dzisiaj udał się na 5 dni do Spały, gdzie będzie trenował. Będą tam ćwiczone zmiany sztafetowe, między innymi oczywiście, i ostatnie szlify przed wylotem, wylot chyba jest w środę, także 5 dni teraz w Spale, to było Warszawa, obóz mieliśmy, znaczy w Warszawie byliśmy, teraz Spała i później już sam wylot i pobyt w Birmingham. I my oczywiście trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Wszystkiego dobrego. To teraz na nasze ciechanowskie podwórko trochę trzeba zajrzeć. Współpracujesz z Mazowią Proactive. Powiedzmy dwa słowa o planach. Tutaj bardzo ciekawie się zapowiadam. Tak, pracuję z Mazowią Proactive. Są to naprawdę zawsze chciałem tutaj w Ciechanowie coś z lekkoatletyką ruszyć i trafiłem na bardzo fajnych właśnie ludzi w Mazowi, między innymi Tomasz Pajewski, Patryk Nieznański czy Radosław Witkowski. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Plany już mamy jakieś, mamy teraz spotkanie zaplanowane właśnie w przyszłym tygodniu odnośnie planów takich szerszych na tą lekkoatletykę. Tak, stadion jest ukończony praktycznie i tam jakieś mają być jeszcze kosmetyczne poprawki na wiosnę, także rozmawiałem z panem Januszem Kąskim, mówił o czwartkach, o tym, że już są zabezpieczone finanse na te zawody i tutaj chcemy się z chłopakami właśnie skupić na tych czwartkach, żeby młodych adeptów namawiać i wławiać nowe talenty, no i rozwijać ten nasz klub. I tu kropkę niestety musimy postawić, nasz czas antenowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja tylko przypomnę, że moim gościem był Jakub Ogonowski, trener kadry Polski 400 metrów, trener w klubie sportowym AZS AWF Warszawa i klub w klubie Mazowie Proactive. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.